Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to przyjrzymy się projektowi Energy. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Energy oraz jego token NRG, którego zastosowanie jest na tyle enigmatyczne, co wynika z opisu, że naprawdę ciężko tutaj się domyśleć, jaki jest główny cel, który przyświeca autorom tego projektu. Wyjaśnienie tej sprawy nie ułatwia również dla mnie to, iż strona tego projektu jest dostępna w języku polskim. Niestety tłumaczenie tego projektu w języku polskim jest wykonane typowo maszynowo i ciężko nawet z tego opisu w naszym języku zrozumieć, o co tak naprawdę w tym projekcie chodzi. Przejdźmy na portal CoinPaprika. Tutaj widzimy, że projekt ten jest w fazie ciągłego developmentu, w fazie ciągłego rozwoju. Zakładka Code Progress. Tutaj widzimy wykres commitów w ujęciu czasowym, który już na tym etapie nie zachwyca. Prawie 500 użytkowników aktywnie uczestniczących w rozwoju tego projektu oraz ponad 2000 gwiazdek na GitHubie. Te statystyki na pierwszy rzut oka dla takiego niszowego projektu również powinny wydawać się podejrzane, dlatego zaraz wyjaśnimy, skąd te wartości się biorą. Portal GitHub, strona projektu na GitHubie. Najpierw przejrzymy widok organizacji. Organizacja Energy i teraz główne jej repozytorium, czyli kryptowaluta dla światowej adopcji tej technologii. Przejdźmy sobie na to repozytorium. Tutaj bardzo istotne jest to, co widzimy w lewym górnym rogu. Ten projekt jest forkiem projektu kryptowaluty Dash. A kryptowaluta Dash jest forkiem kryptowaluty Bitcoin. Forkiem w ujęciu właśnie programistycznym, które nie do końca pokrywa się z tym, co rozumiemy to, co rozumiem przez to w świecie kryptowalut. Niemniej jednak to jest te definicje w tych dwóch zakresach są bardzo do siebie podobne. Jeśli chodzi o to, co tutaj to znaczy to iż tyle, że w pewnym momencie kod Bitcoina został skopiowany, czyli został sforkowany za pomocą tego przycisku i tak powstał kod pierwszy aplikacji Dash. I następnie wszelkie inne zmiany były już wykonywane na kodzie źródłowym Dasha. Kolejno, potem ktoś wziął kod Dasha, również go sforkował i tak powstała kryptowaluta Energy, a właściwie dopiero jej kod źródłowy. Także te wszystkie komity, które tutaj widzimy, te liczby określają wartość tych komitów od momentu właśnie powstania repozytorium na Bitcoinie do momentu powstania forka Dasha, a następnie forka Energy dla tego projektu. Także te wartości tak naprawdę nam nic nie mówią. Przejdźmy do zakładki Issues. Tutaj widzimy dwie otwarte issue, które są już prawie że rok czasu otwarte i nic się z nimi nie dzieje. Oczywiście nie mam tu żadnego labelowania. Kolejna podejrzana rzecz jest taka, iż mam tutaj mnóstwo usuniętych komentarzy i te komentarze zostały usunięte właśnie przez Energy Cryptocurrency. Druga zakładka issue. Również bez większej dyskusji w tym zakresie. Mamy ponad 90 zamkniętych issue. W takim razie przyjrzyjmy się, jakiego typu te issue były zamykane i dlaczego. Pierwsza z brzegu, odtytułowana Energy. Skomentowana i od razu zamknięta. Także tak naprawdę nic w nie wnosząca do całego projektu. Tutaj wydaje się dosyć istotna Energy Core is crashed. Także zobaczmy, o co chodzi. Jeden z użytkowników tutaj zgodnie z szablonem dostarczonym przez właśnie organizację Energy, która nawet nie zmieniła
wersji nazwy projektu, bo to jeszcze jest szablon z Dasha, a przypominam, jesteśmy cały czas w projekcie Energy. Także jedna osoba wykorzystała ten szablon, zgłosiła potencjalny błąd, a następnie ktoś odpisał po prostu, że to nie jest bezpośrednio związane z Energy Core i należy zamknąć to issue. Oczywiście to jest bardzo zła praktyka, gdyż najpierw powinno zostać to wytłumaczone, dlaczego to nie jest związane z projektem, a skoro jesteśmy w repozytorium projektu, to musi być związane z tym projektem. I następnie użytkownik ten powinien w jakiś sposób się wypowiedzieć, zanim ten issue zostanie zamknięty przez kogoś mający takie prawa na GitHubie. Tutaj widzimy, że wszystko się odbyło w przeciągu 4 dni i issue został zamknięty bez poznania konkretnego powodu. Także takich tutaj issue jest znacznie więcej, wystarczy sobie je przejrzeć. Mamy też na przykład oznaczone jako defekty, czyli jakieś, powiedzmy, uszkodzenia. Tutaj również widzimy, że coś zostało zgłoszone z debug loga. Nie mam żadnego komentarza, o co tak naprawdę chodziło. Widzimy jedynie, że ten issue powinien być naprawiony właśnie tym commitem. Możemy sobie przejrzeć, co tu w nich chodzi. A tutaj widzimy jedynie zmianę wartości jakiejś liczby i zmianę czegoś w komentarzu. Także to też nie za bardzo jest czytelne i moim zdaniem dosyć dziwne. Zakładka pull request, jeden otwarty od 17 dni. Zaraz przyjrzymy się, jak wygląda dyskusja w tym zakresie. Oczywiście dowiadujemy się, iż ten kod wymaga refactoringu, czyli przeglądu, i prawdopodobnie zostanie to zmerdżowane w pull requestie dla wersji 2.3.0. No i ten pull request jest zablokowany z tego powodu. Także to jest też dosyć dziwna logika, dziwne rozumowanie. Przyjrzyjmy się, jak były zamykane pull requesty. Ten czerwony znaczek oznacza, że pull request został zamknięty, ale nie został dołączony do głównej gałęzi tego projektu. Ten pull request fioletowy świadczy o tym, iż ten pull request został zmerdżowany, czyli dołączony do głównej gałęzi kodu. I te pull requesty od praktycznie początku roku 2018 są takie istotne, że proszę samemu obcenić. Update pliku README, gdzie jedyną zmianą w tym pliku było na przykład usunięcie tego, co miał Dash pierwotnie i zastąpienie tego, to co Energy chce ująć w tym pliku. Także widzimy, że doszło tylko tutaj do zamian pojedynczych wyrazów i usunięcia czegoś. I ku wyjaśnieniu, czerwone oznacza usunięcie tego z pliku wraz z tym commitem, a zielone dodanie do tego pliku wraz z tym commitem. Także zmiana praktycznie zerowa i to już jest rok 2018. Kwiecień, dopiero wtedy, że tak powiem, usunięto opis Dasha z repozytorium Energy, gdyż Energy, przypominam ponownie, jest forkiem kryptowaluty Dash. Kolejny, oczywiście, rebranding, czyli ponownie zmiana nazw, a mówimy już o kolejnym pull requestie. Request for testing. Tutaj ktoś chciał testować to, czy napisy w pliku tekstowym zostały poprawnie zmienione. I tu znowu widzimy, to co jest czerwone jest usunięte, to co jest zielone jest dodane. Czyli żadna logika aplikacji tak naprawdę za tym nie idzie. Nie wnosi to kompletnie nic do funkcjonowania całego projektu. Oczywiście jeśli chcemy zobaczyć coś, co mogłoby coś wnosić, czyli fix progress but always showing 100% issue when syncing. Tutaj zwróćmy uwagę, że to nie zostało zmerdżowane, to po prostu zostało zamknięte. I tutaj ponownie usunięcie jakiegoś fragmentu, dodanie czegoś nowego, ale ta zmiana i tak nie weszła do głównej gałęzi kodu, czyli to był taki ruch po stronie kodu źródłowego, który tam nic nie wnosił. To jest coś, co zostało wrzucone, ale nie zostało dołączone. Natomiast przeszło całą ścieżkę poprzez commit, poprzez pull request i tak dalej. Czyli tak naprawdę
w kodzie źródłowym tego projektu nie to, że nic się nie dzieje, ale dzieją się rzeczy nieistotne i nie wpływające na logikę działania tego projektu. English code version 1.1 release. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tutaj już mamy szereg commitów. To zostało zmerdżowane. Zaraz możemy zobaczyć, co tutaj się dzieje. Tutaj widać, że coś zostało dodane do tego kodu. Przejdźmy dalej. Zakładka Security. Niestety ten projekt nie ma żadnego programu bug bounty, nie ma polityki zarządzania podatnościami. Zakładka Insights. Tutaj też chciałbym, abyście zwrócili uwagę na kolejną istotną rzecz. Jak należy czytać i analizować to, co widzimy na GitHubie. Oczywiście, że zero aktywności, jeśli chodzi o komity, tylko zgłoszony ten pull request, który oglądaliśmy wcześniej. I teraz ciekawa sprawa, contributors. Przypominam cały czas, że mówimy o repozytorium, które jest forkiem tak naprawdę dwóch poprzednich, bo początkowo z Bitcoina powstał Dash, a z Dasha powstało Energy. Także zobaczmy, co tak naprawdę to oznacza. Tutaj zwraca uwagę fakt, iż mamy datowane repozytorium na około rok 2009, któreś tam miesiące, czyli to konkretnie sierpień. Czyli to oznacza tyle, że prawdopodobnie mówimy tutaj o kodzie Bitcoina, gdyż projekt Energy nie ma aż takiego doświadczenia na rynku, nie jest tak długo. Także to, co tutaj widzimy, również tyczy się zarówno danych odnośnie projektów repozytoriów Bitcoina, jak i repozytorium Dasha. Żeby wam to jeszcze potwierdzić, zwrócę uwagę tylko na dwóch głównych programistów tworzących, a raczej pokazanych jako tworzących kod projektu Energy. Pierwszym z nich jest użytkownik o nicku Lanvi, Vladimir van der Laan. Pewnie komuś, niektórym z was coś to mówi, gdyż jest to osoba czynnie biorąca udział w projekcie Bitcoin. Żeby to udowodnić, przejdę teraz na portal CoinPaprika. Oglądamy projekt Bitcoin. Jesteśmy w zakładce Bitcoin Team. I tutaj mamy tego Vladimira van der Laana oraz jego konto na GitHubie. Tutaj w logo jest widoczne LANVJ. Czyli jest to dokładnie ta osoba. Także ta działalność była robiona repozytorium Bitcoina i niestety tak działa GitHub. Można to uznać jako działalność prowadzoną na kodzie Energy. Kolejna osoba, Udin M6. Ta osoba, dla tych z was, którzy nie wiedzą, bierze udział w rozwoju projektu Dash. Żeby wam to potwierdzić jeszcze raz, portal CoinPaprika, projekt Dash. Przechodzimy sobie niżej, Dash Team, i tutaj widzimy tego pana Udin6, lead developer, i jego profil na GitHubie Udin M6. Żeby to jeszcze bardziej potwierdzić, kliknijmy sobie na pana od Bitcoina i widzimy, że on jest użytkownikiem i członkiem organizacji Bitcoin na GitHubie. Widać jego aktywność właśnie w repozytorium Bitcoina. Jeśli chodzi o pana Udina, także on tutaj jest również po stronie Dasha. Widzimy, że tutaj dodawał parę rzeczy oraz brał udział w rozwoju repozytoriów dla Dasha. Także jeszcze raz podkreślam, aby umieć czytać to, co tutaj jest pokazane i nie wysnuwać pochopnych wniosków w zakresie tego, co dzieje się na GitHubie. Bo mogłoby się wydawać, że trochę się dzieje, ale tak naprawdę nie działo się na repozytorium tego projektu, który tutaj omawiamy, czyli Energy. Jeszcze jedna dosyć dziwna sprawa, jeśli chodzi o ten projekt, to tutaj releasy. I można odnieść mylne wrażenie, że te releasy są w miarę regularnie wypuszczane, ale tak naprawdę trzeba zwracać uwagę na to,
Ile komitów weszło nowych od czasu poprzedniego release'a? Tutaj mamy wersję release Energy 2.2.0. Tutaj mamy wersję Energy 2.2.1. Niestety ta wersja niczym nie różni się od wersji 2.0, bo nie było żadnych komitów pomiędzy tymi wersjami. Czyli to po prostu jest release, który tak naprawdę nic w sobą nie wnosi. Został tylko sztucznie wytworzony po to, żeby powiedzieć, co się dzieje w projekcie. Następnie, jeśli chodzi o release 2.2.0, 23 maj, a przed nim był wydany 2.1.2 w marcu, czyli mamy ponad 2 miesiące przerwy. I tutaj widzimy te 6 commitów, które wpłynęło na to, że autorzy tego projektu zdecydowali się na wydanie tego release. Przejrzymy sobie te 6 commitów. Jeszcze też jest bardzo ciekawe. Te komity miały w sobie na przykład takie istotne zmiany dla logiki działania tego produktu, jak podbicie wersji, jak poprawa jakiegoś błędu w konkretnym wyrazie w pliku tekstowym, jak dodanie opisu, co ta zmiana tak naprawdę ze sobą wnosi, a widzimy, że wnosi niewiele. Kolejne podbicie wersji i zmiana wartości liczbowych, czyli kolejne zmiany, które tak naprawdę żadnej logiki za sobą nie niosą, a tym bardziej nie niosą za sobą żadnej logiki, która by wymagała wydania kolejnej wersji. Oczywiście zespół Energy prowadzi też na Trello konkretną tablicę Kanban, gdzie to wszystko tutaj ładnie jest pokolorowane i jest pokazywane, że coś się dzieje. Ale tak naprawdę według mnie nic tutaj w tym projekcie się nie dzieje. Jeśli chodzi o roadmap tego projektu, to jest on też dosyć specyficzny. Zwracam uwagę tylko na to, że myślę, że w obecnej chwili powinniśmy mieć już jakąś wersję release 3.0. Niestety najnowsze wersje na GitHubie widoczne teraz tu na ekranie to wersja 2.2.1. Także dziękuję za wysłuchanie tego filmu. Dziękuję za poświęcony czas. Jeśli chodzi o ten projekt, to uważam, że jest on co najmniej oszustwem. Na pewno w tym projekcie nic się nie dzieje szczególnego. Wszelka działalność na GitHubie jest dosyć konkretnie markowana, przynajmniej przez ostatnie pół roku. Projekt jest forkiem Dasha, który jest forkiem Bitcoina na GitHubie. Wszelkie wartości liczbowe, statystyczne, zwłaszcza większość z nich, po prostu pochodzi od tych dwóch projektów. Także nie daje pełnego obrazu tego, co dzieje się w samym repozytorium Energy. Stąd też te dziwne wartości, jeśli chodzi o zakładkę Code Progress na portalu CoinPaprika. Jeśli chodzi o ten projekt z mojej strony, to już wszystko. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, proszę o zadawanie ich w komentarzach. Jeśli chcecie, żebym przeanalizował dla Was jakiś projekt, również proszę o taką informację w komentarzu. Dziękuję, cześć.